wolna za granicą. Jestem Polakiem, jestem Polakiem i z tego jestem dumny. Ale tu chcę, żeby Polska była dla wszystkich. Jest Polska. Nie, ty nie rozumiesz tego. Polska jest tylko dla uprzywilejowanych. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Inne osoby nie mają prawa. Tutaj jesteśmy po to, żeby miały prawo. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Interpretujecie i zapewniam, moich rodaków, którzy tutaj stoją pod tęczowymi transparentami, pod tęczowymi flagami, że chociaż różnimy się, bo ja zdecydowanie stoję pod flagą biało-czerwoną tylko i wyłącznie i pod flagą europejską. Choć mamy inne poglądy, to to nie przeszkadza temu, że możemy się nawzajem szanować i że mamy się nawzajem akceptować, ze spokojem wysłuchując wzajemnie argumentów. To pan prezydent jest wśród nas. Słyszeliście? 28 czerwca! Zwyciężymy! Andrzej Duda! Jedyny Polak! Jedyny Polak! Trzaskowski to Niemiec! Biedroń może NATO! Kolega trzymał mnie na paranach i ja mam flagę tęczową. I mi ją zerwali po prostu, wyrwali z rąk, więc poszłam tam, żeby ją odzyskać. I zaczęli mnie wszyscy popychać i wypychać za ten baner. Znaczy ja lubię. Dużo więcej niż... No, wdałam się w dyskusję z pewną panią, która po prostu... Mówiłam, że jestem zmanipulowana, że nikt nie nasz mówi, kandydat jest tylko nikt jeden. Mi nie krzywdzi swoimi jeden. Słowami, Andrzej że to tak naprawdę Duda! Tylko cała ta społeczność, ona mi wmawia, że jestem krzywdzona tym, co mówi prezydent, który powinien być prezydentem wszystkich Polaków, jak widać nie jest. I powiedziała też, że ma córkę w moim wieku i że się za nią non stop modli, więc... Zamiast się za nią modlić, powinna ją po prostu zaakceptować, bo ona nikomu krzywdy nie robi. Kocham cię! Andrzej Duda, kocham cię! Mój prezydent! Zdanie polega na zagłuszaniu. Nie pan pozwoli innym cieszyć się z obecności pana prezydenta. Wszyscy zagłuszają się tutaj nawzajem i to jest tylko jedna z form tego. Nie, nie, nie. Nie. Co innego krzyk i wyrażanie swoich poglądów, a co innego gwizd, który zagłusza. Ale nie wiem naprawdę, jaka jest większa siła merytoryczna krzyku nad gwizdaniem. Ale dlaczego pan tak mówi o osobach LGBT? Ja nie mówię o osobach LGBT. No ale panowie cały czas tak mówicie ja o ideologii. Ale ja nie mówię o osobach. No a o czym? Ja mówię o pewnym prądzie polityczno-ideologicznym. No ale... Czy byłby pan w stanie przestać tak wykluczać nas i mówić ale o tej ja ideologii? Nie, proszę pana nikogo absolutnie. Ale co robi pan Przemysław Czarnek? Co robi Tomasz Żalek? Ja wczoraj odpowiedziałem na tą sytuację, która miała miejsce i napisałem. Wszyscy jesteśmy równi i każdy ma przyrodzoną swoją tylko, godność i należy mu się szacować. Prawo i Sprawiedliwość szczuje na osoby LGBT. Co się działo w Białymstoku? Andrzej Duda! Spokojnie, wreszcie rozmawiamy. Wreszcie rozmawiamy. Panie prezydencie, wreszcie rozmawiamy. Proszę się nie pchać, proszę pana. Zaraz, chwileczkę, ja z panem rozmawiam. Ja rozmawiam z panem. Dajcie mi państwo porozmawiać z panem. Ja. Bardzo proszę. Wiem, że jest tłok i że wszystkim jest niewygodnie, ale... Ale musimy zrobić, bo wiem, że chcę tylko kulturalnie porozmawiać. No ja też przecież. Jestem gejem, jestem w 8-letnim związku. Krzywdzą nas to słowa, które mówi pan prezydent, wspominając o artykule 18, ale to nie jest jedyny artykuł 18, który jest w Konstytucji. Więc chciałbym, żebyśmy się czuli bezpiecznie. No ja, wie pan, profesor Lentowska się nie zgadza. To są konstytucjonaliści. Pani profesor ma poglądy w wielu sprawach inne i bardzo czasem, mimo że jest osobą bardzo mądrą, ja ją bardzo szanuję, ja ale wielokrotnie się spotykaliśmy też w Trybunale Konstytucyjnym, miała zupełnie inny czy punkt widzenia pan niż stanie, albo zaprosić osobę LGBT do płatu, bo pan doskonale wie, jaka jest straszna atmosfera. Albo... No teraz jest sytuacja, jak widzimy, bardzo trudna, tak, ale jest, nie widzę takiego problemu. Czyli mógłby pan na przykład mnie zaprosić, żebyśmy porozmawiali no, o tym, oczywiście, że dzieje. Mogę pana zaprosić. To przyjmuje pan jako dżentelmeńską rozmowę, że porozmawiamy o sprawach tak, osób LGBT? Tak. Zaprosił pan mnie. Problemu. Bardzo dziękuję. Czy mógłby pan przeprosić przynajmniej tych ludzi, którzy czują się urażeni pańskimi słowami? Ale ja nikogo nie obrażam.
Ja nikogo nie obraziłem, wręcz przeciwnie. Ale my się czujemy proszę nie przy... Wie pan, no ale... No jednak, pana, no ja jest pan prezydentem Polaków, nie wszystkich Polaków, prawda? No oczywiście, że wszystkich Polaków. To dlaczego takie słowa padają do strony polityków PiS-u? Uważam, że dzieci mają prawo do ochrony ale przed tego nie chcę robić. Ja chciałbym żyć w bezpiecznym związku z moim facetem, który mam, którym jestem 8 lat. Ale przecież możecie sobie państwo być razem. Co to chcemy. A dlaczego nie moglibyśmy zawrzeć związku partnerskiego? Czuć się bezpiecznie, nie rzucani kamieniami na Marszach Równości, tak jak to się dzieje teraz. Wie pan, no ja przepraszam pana bardzo, ale ja nie widziałem, żeby gdziekolwiek rzucano kamieniami. No nie do prezydenta, rzucają kamieniami do lekarza, kolego, do lekarza. Spokojnie, spokojnie. Niestety zdarzają się zachowania. No nie umniejszajmy tego. Do lekarza, nie do prezydenta. Moją sprawą jest, jakie są moje preferencje osobiste. Nie wiem, ja rozumiem. Mnie pańska obecność, wasze życie rozumiem. Przeszkadza i absolutnie nie mam nic przeciwko państwu. Tylko, że pan widzi, jakie są reakcje. Ludzie, to nie są ludzie zmanipulowani, to są ludzie pozbyli. Nie, proszę pana, taki jest świat. No to różnie, tego trzeba być. Jaki jest mój a może inny temat. Dobrze, być może się nam uda porozmawiać, tak jak pan mnie zaprosił. Bardzo dziękuję. Zapytaj się, jak było, za komuny, zapytaj się. Pytałeś i co? I co, dobrze? Dlatego teraz tutaj stoję i pan prezydent jest z nami. Można edukację seksualną. Zapłacę. Się domagają głowa. Starsi ludzie też to nie obiegają. Mają poprzestawiane w głowach. Także proszę was, wróćcie na normalną drogę. Słuchajcie tego, co mówi Kościół, co mówi wasza babcia. A ile wam zapłacili? Ile wam kasy dali? Co, dzieci? Puśćcie tę karetkę! Spokojnie! Dobrze pan powiedział tam, szacun. Bardzo dobrze. Co pan powiedział? A co to pana obchodzi? No przecież przegonił LGBT, no a co? Przegonił skutecznie. A ja przyszedłem tutaj, bo popieram pana prezydenta Andrzeja Dudę. Proszę bardzo, mam nawet koszulkę. Jak mogę, to uczestniczę. Zresztą chcę powiedzieć, że miałem przyjemność rozmawiać z nim 7 lat temu w Krakowie. Jak prezydentem nie był, mam z nim zdjęcie. Rozmawiałem w Krakowie, jak była 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Na prezydenta Lecha Kaczyńskiego też miałem przyjemność poznać 12 lat temu, jak był w Lublinie. I powiedziałem mu tak, panie prezydencie, niech się pan nie martwi, następny premier będzie lepszy. Uważa pan, że takimi obraźliwymi słowami, jak tutaj kolega przed chwilą użył w stosunku do drugiej strony, wypada mówić? Obraźliwe nie, bo wiadomo, że ja szanuję innych poglądów, innych przekonania, ale no właśnie, może trzeba było kulturalniej trochę. Proszę pana, ja za te obraźliwe słowa podeszłam do grupy dziewcząt, ponieważ byłam pedagogiem. I podeszłam, ucałowałam i powiedziałam tak, kocham was, ale pamiętajcie, że nienarodzone dziecko to też człowiek i będę się za was modlić. No i tyle.